Dzień dobry, dzień dobry, witajcie serdecznie. Wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi każdemu obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Czuję się zobligowany do tego, żeby coś wyjaśnić, wytłumaczyć, być może nawet przeprosić. Zapowiadałem, że Chrzest Wiary odbędzie się 1 października, wcześniej miał się odbyć we wrześniu. Uczę się mówić tego, że jeśli Pan pozwoli, i tym razem powiem, że jeśli Pan pozwoli, to chrzest wiary dla każdego chętnego, dla każdego potrzebującego, dla każdego wierzącego i upamiętanego odbędzie się w dniu 8 października w Tarnowskich Górach. Dlatego, że to, co się dzieje. To, na ilu miejscach trzeba być, ile ludzi się nawraca, ilu ludzi oddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to już przerosło ludzkie możliwości i po prostu doba jest za krótka. 1 października za to zapraszam na konferencję Życia do Inowrocławia, gdzie usłużę razem z pastorem Ciesiłką i z pastorem Cyrikasem no i jest kilka innych konferencji po drodze jest kilka innych spotkań po drodze a chrzest odbędzie się 8 października. Jeśli kogoś zawiodłem, no to przepraszam, ale generalna zasada brzmi tak, że my planujemy, a Pan robi swoje i my tego nie chcemy zatrzymywać. Niech Pan robi to, co Pan uważa, niech Jezus Chrystus z tym wszystkim będzie uwielbiony, pomimo tego, że dla nas doba jest za krótka. Nic, tylko się cieszyć, bo idzie przebudzenie. Lubię te powiedzenie i znowu je powiem. On brzmi tak, ciągłość y, zmiany. Nie tak, przepraszam. Y, ciągłe zmiany decyzji wynikają z tego, że y, a poplątałem wszystko jeszcze raz. Zmiany moich decyzji świadczą z ciągłości jego dowodzenia. O, tak jest dobrze. Wspaniałości z nieba do usłyszenia, do zobaczenia na tych wszystkich konferencjach i na chrzcie wiary. Wierzcie Jezusowi Chrystusowi Amen.